Siemano, kolano, z tej strony Farel, to jest Justyna. Cześć! I witamy w kolejnym odcinku z No Gems Rush. W serii, której zdobywamy areny od pierwszej aż do legendarnej, nie wydając przy tym ani złotówki na gemy. Jak widzicie, mamy specjalną ofertę dostępną Victory Gold Boost, Crown Chest Boost i Chest Speed Up Boost. Najbardziej interesuje nas oferta pierwsza, ponieważ za każdą wygraną walkę będziemy mogli dostawać 300 golda przez 7 dni. Maksymalnie będziemy mogli zagrać 10 walk dziennie. A co z tego wynika, że jeżeli wykupimy pakiet Victory Gold Boost za 300 gemów, możemy wyciągnąć 21 tysięcy golda przez 7 dni. Jak sobie spojrzymy, za 500 gemów możemy kupić maksymalnie 10 tysięcy, czyli się opłaca ta oferta. Wiadomo, że ona jest rozłożona w czasie, ale w gruncie rzeczy i tak się przyda. Dzisiejszy odcinek będzie zlepkiem walk, także mam nadzieję, że Wam się będzie podobał. Teraz poleci intro, no i zaczynamy! Jeżeli podobają Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Na samym początku może otworzymy sobie skrzynki. Mamy jakieś w ogóle odblokowane? Mamy. Silver chest. Gold. Rakieta, poziom 10. Wow. I spear goblinki. Dobra, pierwszy silver za nami. Teraz golden. Gold. Trzy muszkieterki odblokowane. O, nowa karta, fajnie, może nawet dzisiaj to przetestujemy. Będzie śmiesznie. Arrowsy. Royal Giant. O, i Wizard. Spoko, Wizard jak najbardziej się przyda. Dobra, co mamy w ogóle w questach? Super Magical Chest zara dokończymy. Play na 1 na 1. Arena i skolekcjonuj 300 kart. No okej, dobra, to może my ustalimy sobie pierw deka. No i za chwilkę się widzimy. Pierwszy deck będzie z trzema muszkieterkami, czyli najgorszą kartą w Clash Royale, której najbardziej nienawidzę. Dodatkowo będzie P.E.K.K.A., którą możemy podnieść już na poziom 5. Gianta też możemy podnieść na poziom 5. Zap, Knight, miniony, muszkieterka, no i Elixir Collector. Za to drugi deck będzie standardowy Justyny, w którym znajduje się Rains, Zap, Barbarian Seed, Tombstone, Giant Skeleton, Strzałki, Range i miniony. Dobra, to może teraz przejdziemy do ulepszenia kart. Na początku barbarzyńcy, bo to jest najważniejsza karta teraz. To na pewno. Poziom koniecznie, jeszcze drugi. Raz. Chyba na tyle, nie? Właśnie nie, zobaczymy. Jeszcze raz. Super. No to już na czwartym są. I czwarty poziom. Możemy jeszcze podnieść na poziom 5. Super, teraz zobacz, co u Ciebie. Dobra, u mnie możemy podnieść tak. P.E.K.K.A., Gianta i Elixir Collector. Na początku Elixir Collector. Pierwszy poziom. Drugi. Wow. Czwarty, dobra. Starczy nam hajsu. Teraz za 1000 golda musisz ulepszyć Gianta i P.E.K.K.A. jeszcze. Pierw P.E.K.K.A. Zaraz nadrobimy tego golda. No to na pewno, dlatego wykupimy ten pakiet, po to, żeby właśnie nadrobić golda. Dobra, Giant. Fajnie. Walimy w ten kolektor jeszcze? Walniemy. A dawaj. Niech będzie, ciul z tym 1000. Dobra. To teraz co, wykupujemy pakiecik. Kupujemy boost aktywowany. To może ja pierwszy strzałem muszkieterkami. Dobra. Dobra, Rua. Dez. Dez, Dez. Co mamy? Knighta pierwszego. No może sobie wyjść za King Towerem. Siódmy poziom, my szósty. Dobra, Knightik. Muszkieterkę za nim. No tylko taka bezpieczna odległość, żeby ci nie atakował jej. Wizard, nie? Mhm. Teraz tak. Uuu, tutaj miniony. Znowu ten nieszczęsny hog. P.E.K.K.A. Dobra. Jesteśmy na zero. Teraz wyjdziemy sobie z pompką. Op. W sumie mogłem bardziej do lewej może, co? Żeby ten hog już poleciał całkiem. Albo nie, jednak dobrze. Jeszcze poison. Jak zawsze. Jak nie masz w deku pompki lub czegoś innego, jakiegoś budynku, zawsze będzie rakieta, poison lub coś. Tak gra specjalnie tak generuje, także się nie denerwujcie, nie? Takie jest moje zdanie.
Co, Wizard z tamtej, muszkieterkę dał z tej. Zapa oddał, czyli można wyjść muszkieterkami. Pewnie poleci z prawej hog jeszcze. Ty tam zapa rzuć. Na chwileczkę. Jeszcze nie. Teraz, dobrze. Pięknie, teraz powinno to wejść. To powinno wejść. Kurczę, poison, ale i tak zdążymy. Dolecą miniony? Muszkieterki giną od poisona? No tego się nie spodziewałem. No, są dopiero na pierwszym poziomie. No właśnie, też prawda. PK! Mini PK! Bum, my nie mamy jeszcze dużej peki, nie? Na tym właśnie koncie. Nie wiem, chyba nie. Zrobimy tak, Knighta. Ice, Karmi. Nie poradzili sobie. Nie poradzili sobie obydwoje. Za dużo ich było, dobra. Muszkieterka! Zap! Zap! Pięknie! Wow! Tutaj damy teraz kolektor, bo poleci pewnie hog. Nie wiem, czy z prawej, czy z lewej. Damy chyba kolektor. Spokojnie, poleci hog, mamy pekę. Czyli peka od razu już na niego leci. Trochę za daleko ta peka rzucona. I zrobimy tak. Nie, nie, nie. Co nie mogłem, no. Teraz wyjdziemy Giantem. I on dał już poisona, nie? On dał poisona. Czego ty krzyczysz? Miany! No! I teraz gramy trzy muszkieterki od środka i jest pogrom. Bum! Pięknie! To jest największy push. Tylko jedna się tam gdzieś za hogiem zawieruszyła. Rozwali? Hog Rider! Zostaw ten tower! Zapada? Nie da. Nie zdążył z poisonem. Także nawet spoko to wyszło. I w questach już mamy. O, questy. Collect. Dobra. To teraz ty, Justa, co swoim deckiem? Tak. Isus. Jesus. Dobra, powoli. Giantem za kim? Dziewiąty poziom. No good luck, good luck. Dzięki bardzo, nie? Trzy poziomy wyżej, dzięki bardzo. Elitarnie siódmy. Na siódmym. Spoko, dawaj, walcz. I co? Dobra, wygrają? Sobie. Chyba poradzą, nie? Teraz miniony, daj, dobra. Fireballa on wyrzucił, bezsensownie jak tak trochę wyrzucił tego fireballa. Nie. Dojdzie? Dawaj! Doszedł. Doszedł, nie? Doszedł? Doszedł. Doszedł! Pięknie. Dobra. Spokojnie, nie dawaj żadnych prańców, nic, bo on zaraz gdzieś tu kontrę rzuci z elitarnymi. Tak, i co ja mam zrobić wtedy? Czekaj na jego ruch, czekamy. I tyle. Co ty? Peka, dobra. Co on ma za jednostki? O. Tak. Dobra. Później Gianta. Trzymaj zapa. Strzałki właśnie, op. Niech uderzy chociaż raz. Bum, dobra, uderzył pekę. O Boże, nie gasi mi z... Dobrze, dobrze. Pięknie. Tombstone jest mega na pekę. A jeszcze raz uderzy szkieletonka. O kurczę, Dark Prince na drugim. Gincie, gincie, nie! To chyba będzie powierzy, co? Peka, żeby nie uderzyła tylko. Dobra, jest. Udało się jakoś ocalić. Na bank. Zaraz barbariansi polecą. I co z tym prańcem? No teraz barbariansi, no to tombstone. Nie wiem. Ja czekam na podwójny eliksir, bo tutaj to nie, ja tego nie przejdę wszystkiego. Patrz, nie ładnie. Ma zapa. Dobrze, nie ma zapa. Na razie bynajmniej. Zobaczymy, damy radę, my nie damy normalnie. Nie wiem czy rzucić. Nie. Go nie zaskoczysz. On da Dark Prince'a wystarczy. Może z drugiej strony? Teraz. Dobra, i strzałki. Albo zap. Nie, dobra, Wizard dostał na pyrkę. Pięknie. Kurczę. Chyba nie do końca pięknie, ale Peka dostanie bombą. Dobrze, dostała na to Prince. Dąży się rozpędzić Prince, Josa? Tak. Tu. Bum, ładnie. Dobra, i teraz będzie ładne combo. Patrz, będzie Prince. Nie, miał Prince pchnąć. Nie mogę już. Strzałki trzymaj. Co się dzieje? Dał się? Może pucharki zbija? No i dobra, jak super. Pucharki zbija, jak grał przed chwilą normalnie.
Wiem, że taki jest chory na głowę, gościu. Może coś się stało i po prostu musiał się wycofać. Dawaj go na trzy. Dobra, dla nas lepiej, bo mamy 300 golda. 3, 2, 1. Piąteczka. Dobry meczyk. Chyba jeszcze jakiegoś jednego deka stworzymy, co? Chyba trzeba będzie, bo... Mordo! 300 golda, super magical, czy test, kozak dob. Postanowiliśmy, że w dzisiejszym odcinku przetestujemy jeszcze jeden deck, który wygląda następująco. Jest w nim Tombstone, Royal Giant, Arszerki, Mega Minion, Szkieleton Army, Poison, Mini Pekka i Tornado. Teraz może sobie ulepszymy tego Royal Gianta troszeczkę wyżej, bo na pierwszym to chyba tak siara wychodzić. Royal. Upgrade. Dobra. Jeszcze na czwarty. O i jeszcze raz. Wow, na piąty za 150, tanio, nie? No tak jak zawsze obecnie. Czy nie? 400. No i super, możemy jeszcze podnieść Skeleton Army. O! Siódmy level! I siódmy poziom, super! Dodatkowo będziemy mieli o 216 HP więcej w King Towerze i 154 w Princess Towerze. Super, to na pewno się nam przyda podczas walk i zdobywania tego golda. Podnosimy za 1000? Nie mamy dwóch koła na skarmi. Nie mamy. Trzeba nazbierać. Chyba lepiej pierw uzbierać 2000 na skarmi, dopiero później arszerki. Co na ty myślisz? Dobra, no to zaczynamy. Frozen. Frozen. Co mamy? Chyba arszerki, co? Chyba tak, arszerki na początek. Mega Minion. Aha, tak się rozeszły, no super. Dobra, na nowo. Mega Minion, Royal Giant, Tornado Poison. Teraz damy Royal Pekka. Gianta. Ja tą Pekę ściągnę chyba... Naprawdę? Gdzieś tam, niech ona jak najpóźniej tutaj dochodzi. Teraz trzeba się zbroić na Pekę. Ciekawe czym. Patrz, ten Mega Minion pięknie Dragona atakuje, czyli tak jak powinno być. Wizard, Pekka Wizard, nie? Oj, będzie ciężko, Poison na to rzucaj. Poison obowiązkowo, ten Dragon za mocno czyści. Jest! Teraz... Wizard, dostań na pyrkę, dostań! Dobra, zginął. Udało się, Jasta. Udało się. O nie, on ma Elixir Collector. No. Będzie ciężko. Mega Minion, Royal Giant. I co on jeszcze ma? Pekę, zaraz pewnie wyjdzie ci Pekką na środek. Muszkieterka. No, to już nie ma sensu. Nie no, te Skeleton Army i tak trzeba trochę było podhaczyć, ponieważ by nam doszło do wieży za szybko, wiesz? Nie wiem, Pekka na muszkieterkę. Wyjdzie to? Wyszło. Jest! Już myślałam, że to... Skeleton Army! Wiem, wiem, Skeleton Army było lepsze. Tombstone teraz. 600 na wieży, może się uda nam obronić, wiesz? Kolejny kolektor... Czy może rzucić tam Poison? Mhm, zaraz rzucimy. Arszerki dojdą? Patrz, dojdą. Jest! Dobrze, niech tam im to ginie wszystko, bo... Jeszcze raz. Mega Minion. Później... Aha. No. Tego Dragon. Pekka. Tornado. Tornado gdzieś nie złapał Opeki. Dobra, dobrze, Wizarda. Dobrze. I teraz Poison jeszcze Wizarda będzie bił? Dobrze. Idzie ok. Pięknie. Dojdzie ten Mega Minion? Mega Minion? Mega Minion? Dawaj! Mega Minion! Dawaj, szybko Royal! Jeszcze Royal? Let's go! 23 sekundy! No! Kurczę, żebyśmy tego jeszcze nie przegrali. No! Dobra. Coś takiego? Coś takiego do tyłu? I dawaj Poison tam. Oh fuck. Pierw tu trzeba się obronić, dopiero Poison. Krystian! Pekka! Mówiłam Poison tam. Poison! Teraz! O stary ciężko. I stara, ciężko! No ładnie, ładnie. Dobra, jest 315 golda. Super!
Dobra, wariaty, także to na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. I subskrybujcie kanał. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z No Jams Rush. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Cześć! Siema!